Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Kolejny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mamy 28 kwietnia, czwartek. Informacje tradycyjnie przedstawi Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I wszystkich tych, którzy mają konto na Facebooku, na platformie, zachęcam do polajkowania strony Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, InfoWarfare. Tam Michał Marek zamieszcza więcej analiz. Strona rosyjska nadal prowadzi ostrzał rakietowy i artyleryjski ukraińskich miast. W obwodzie dniepropetrowskim zestrzelono pocisk rakietowy przeciwnika. Rosjanie nadal ponoszą straty, jeżeli chodzi o swoje lotnictwo. Nie udało im się osiągnąć pełnego panowania nad ukraińską przestrzenią powietrzną. Pod intensywnym ostrzałem, jeżeli chodzi o miejscowości przyfrontowe, szczególnie Awdijivka, tutaj Rosjanie użyli m.in. pocisków fosforowych. Jeżeli chodzi o sytuację bezpośrednio na froncie, zacięte walki trwają na całym wschodnim odcinku frontu. Od Izjumu przez Siewierodonieck aż do Doniecka. Pomniejsze miejscowości przechodzą z rąk do rąk. Najcięższe walki nadal na południowy zachód i południe od Izjumu, to znaczy od Izjumu w stronę Słowiańska. Ukraińcy informują, iż Rosjanie ściągają dodatkowe siły w okolice Izjumu, aby wzmocnić uderzenie prowadzone na południowy wschód i na południe właśnie od tej miejscowości. Rosjanie starają się nadal atakować w okolicy miejscowości Wielka Komaszuwacha oraz zbliżają się do Światohirska. Warto zaznaczyć, że w tym mieście znajduje się jedno z najważniejszych miejsc dla rosyjskiego prawosławia. Przejęcie kontroli nad znajdującą się tam ławrą będzie poważnym sukcesem propagandowym Moskwy. Miejsce to zasłynęło już wielokrotnie jako silny ośrodek prorosyjski. Możemy przypuszczać, iż przejęcie nad nim kontroli przez Rosjan pozwoli im pozyskać osoby, które będą gotowe do współpracy z aparatem dezinformacyjnym, co pozwoli Rosjanom na wytworzenie materiałów kreujących obraz rzekomych prześladowań ludności prawosławnej przez, w cudzysłowie, faszystowski, szatański wręcz reżim kijowski. Tutaj sytuacja wygląda najciężej, właśnie ten kierunek izjumski, szczególnie w stronę miejscowości Światohirsk. Zacięte walki także lekko na wschód od Izjumu. Tutaj Rosjanie starają się zająć miejscowość Lyman i próbować zbliżyć się do Słowiańska właśnie od wschodniej flanki. Zacięte walki także w bezpośrednich okolicach Siewierodoniecka. Rosjanom nie udaje się jednak odepchnąć Ukraińców od swoich pozycji. Tam zacięte walki, nawet można powiedzieć o każdą ulicę właśnie tych miejscowości. To nie jest to, że mamy tu do czynienia z jakimś wojną jakąś manewrową. To po prostu już charakter, już od dawna charakter czysto pozycyjny. Rosjanie nadal prowadzą silne ostrzały pozycji ukraińskiej na odcinku donieckim. Podjęli się ponadto próby ataku ukraińskiej pozycji m.in. w Awdijivce. Zostały jednak one zneutralizowane. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami Rosjanie ograniczyli aktywność na kierunku zaporowskim oraz w okolicy miejscowości Huliajpole, gdzie wcześniej wbito klin w pozycjach ukraińskich. Obrońcy Mariupola nadal stawiają opór, choć Rosjanie prowadzą ostrzał artyleryjski i rakietowy w pozycji ukraińskich na obszarze zakładu Azowstal. Dotąd na obszarze tego zakładu znajdują się również cywile, którzy chronią się właśnie w podziemiach tego zakładu, chronią się właśnie przed agresją ze strony rosyjskiej. Rosjanie nadal starają się również prowadzić zwiad lotniczy oraz atakować z powietrza cele na Ukrainie. Nadal jednak ukraińska obrona przeciwlotnicza działa i Rosjanie nie uzyskali pełnej kontroli, o czym już wspomniałem. Warto jednak zaznaczyć, że rosyjskie media, rosyjskie ośrodki propagandowe cały czas eksponują wątek właśnie tego, iż Federacja Rosyjska w pełni panuje, posiada całkowitą kontrolę nad ukraińską przestrzenią powietrzną. No, nie jest to prawda. Codziennie pojawiają się doniesienia o zestrzeleniu przez Ukraińców kolejnych samolotów. Część tych doniesień potwierdzają nagrania przedstawiające właśnie resztki zbitych samolotów przeciwnika. Jeśli chodzi o front wojny informacyjnej, Rosjanie budują naciski na zachód w celu ograniczenia wsparcia udzielanego Ukrainie. Kreml nadal wzmacnia przekazy o charakterze gruźb użycia broni nuklearnej przeciwko krajom wspierającym czynnie Ukrainę, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o wsparcie militarne. Rosjanie zdecydowali się również na szantaż gazowy. Obecnie budują przekazy o zbliżającym się upadku Zachodu i złamaniu hardych postaw państw takich jak Polska, które rzekomo absolutnie nie mają alternatywy dla rosyjskiego gazu i prędzej czy później przyjdą na kolanach błagać Moskwę o odkręcenie kurka.
Rosjanie nadal ponadto starają się wybielać swoje zbrodnie, kreują obraz przygotowań Ukraińców do kolejnych prowokacji i prób rzekomego sfingowania rosyjskich zbrodni. W tym celu budują przekazy o rzekomym zwożeniu ciał do Lisiczańska, to się miejscowości przy froncie wschodnim, aby wytworzyć tam kolejny fake, w cudzysłowie, o rosyjskich zbrodniach. Podsumowując, Rosjanom udało się w ostatnich dniach osiągnąć pewne sukcesy, szczególnie na kierunku izjumskim. Rosjanie, choć odsunęli nieznacznie Ukraińców od pierwszej linii frontu, natrafili na kolejne pozycje, co pomimo poniesionych poważnych strat zatrzymało rosyjskie uderzenie. Obie strony ponoszą poważne straty, sytuacja jest poważna, jednakże nadal pozostaje relatywnie stabilną. Tutaj, jak wspominałem, największy problem to jest ten odcinek właśnie izjumski. Rosyjskie pełzające uderzenie przynosi Rosjanom poważne straty i zmusza ich do koncentracji wyłącznie na kilku kierunkach, chociaż zacięte walki trwają na całości frontu, jednakże tutaj przede wszystkim ostrzał artyleryjski, braki jakichś konkretnych tutaj sukcesów. Kierunek izjumski to jest jednak pewnego rodzaju, tutaj odróżnia się. Tutaj Rosjanie wybili klin i starają się, pomimo natrafiania na silny opór ukraiński, no tutaj odnoszą pewne sukcesy. Kluczowymi pozostają właśnie działania więc wokół Izjumu. Tu Rosjanie w najbliższym czasie zapewne będą wykorzystywać osiągnięte sukcesy, zakładając, że uda im się rozbić obronę przeciwnika i tu będą dalej naciskać. Rosjanie starają się przy tym odwrócić uwagę Ukraińców działaniami na Naddniestrzu. Ta aktywność prawdopodobnie osłabia południowy zachód, siły ukraińskie w obwodzie chersońskim i mikołajowskim. Część tych sił może prawdopodobnie jest przerzucana właśnie w kierunku Mołdawii. Możemy więc spodziewać się uderzenia rosyjskiego na tym kierunku w przeciągu najbliższych dni. Czwartek, 28 kwietnia. Bardzo dziękuję za podsumowanie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.